Elwira Czechowska, Tuba Wyszkowa, zapraszam na Flash Tygodnia. Autorska Szkoła Artystyczna Tomitofa zaprosiła w ubiegłym tygodniu na letnie warsztaty artystyczne. Codzienne spotkania z różnymi formami sztuki, szlifowanie głosu czy warsztatu aktorskiego, ale także mnóstwo świetnej zabawy. To gwarantowała podczas letnich warsztatów artystycznych Autorska Szkoła Artystyczna Tomitofa. Była to już trzecia edycja warsztatów w Wyszkowie. Odbywały się one w Bibliotece Miejskiej codziennie od 25 do 29 czerwca. To kilkugodzinne spotkania ze sztuką adresowane do dzieci i młodzieży, którzy pragną spędzać czas wolny aktywnie i twórczo. Dzieci codziennie uczestniczyły w warsztatach teatralnych, tanecznych i wokalnych, mając przy tym mnóstwo zabawy. Interesujące zajęcia wakacyjne odbywają się w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie. W pierwszych dwóch tygodniach wakacji Biblioteka Miejska w Wyszkowie organizuje zajęcia dla najmłodszych. W pierwszym turnusie uczestniczyło około 50 dzieci. Spotykały się one codziennie na kilkugodzinnych, różnorodnych zajęciach pod hasłem Egzotyczne wakacje w bibliotece. Bibliotekarki postawiły na zwiedzanie i poznawanie świata. Na zajęciach gościli ciekawi ludzie, jak misjonarz z Kenii czy podróżniczka Barbara Bielska, którzy przybliżali uczestnikom egzotyczne zakątki świata. Podczas zajęć nie brakowało aktywności artystycznych, spacerów, wspólnych gier i zabaw oraz zwiedzania najbliższej okolicy. Dzieci odwiedziły skansen w Brańszczyku. Nowy wyszkowski wiadukt przeszedł w minionym tygodniu próby obciążeniowe. Ważące 132 tony ciężarówki przez 3 godziny testowały wytrzymałość nowego wyszkowskiego wiaduktu, który powstał nad ulicą Zakolejową w pasie obwodnicy śródmiejskiej. W tym czasie bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe umiejscowione pod wiaduktem badały ugięcie płyt w przęsłach oraz stopień osiadania podpór wiaduktu. Wszystkie próby wypadły pomyślnie, co oznacza, że wykonawca może przystąpić do robót wykończeniowych. Do wykonania pozostała jeszcze m.in. warstwa ścieralna na wierzchni wiaduktu czy mocowanie barierek. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na październik. Dariusz Andrzejewski ogłosił 30 czerwca swój start w wyborach na burmistrza Wyszkowa. Komitet Wyborczy Wyborców, który w poprzednich wyborach startował pod nazwą Masz Wybór, oficjalnie zainaugurował start okresu przygotowawczego przed tegorocznymi wyborami samorządowymi. Zaczął od mocnego akcentu ogłoszenia kandydata na burmistrza, którym będzie Dariusz Andrzejewski z PiS. Na konferencji prasowej 30 czerwca z dziennikarzami spotkali się przedstawiciele komitetu, kandydaci na radnych: Marek Głowacki, Adam Szczerba, Marek Pietrzak, Bogdan Osik, Monika Bierzuńska oraz sam kandydat na burmistrza Dariusz Andrzejewski. Opowiedzieli oni o motywach swoich decyzji o kandydowaniu do samorządu. Ich hasłem przewodnim będzie Wyszków, miastem przyjaznym swoim mieszkańcom. 1 lipca w Leszczydole Starym świętowano Dzień Leszczyny. Już po raz czwarty w Leszczydole Starym na terenie szkoły podstawowej zorganizowano Dzień Leszczyny. Mimo niesprzyjającej pogody na festynie bawiło się i integrowało wielu mieszkańców Leszczydołu Starego, Leszczydołu Podwielonki, Leszczydołu Nowiny, Leszczydołu Działki oraz Leszczydołu Pustki. Festyn obfitował w atrakcje muzyczne, sportowe i kulinarne. Na scenie przez cały czas trwały występy m.in. orkiestry dętej OSP z Wyszkowa oraz zespołów disco. Wiele zabawy dostarczyły konkursy sprawnościowe jak mumia czy sadzenie ziemniaków, a także tor przeszków dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a na wszystkich uczestników czekał poczęstunek. Trwa wakacyjna przygoda w parku linowym Leśna Frajda w Deskurowie. Jeśli Twoje dziecko lubi ruch, aktywność, kontakt z przyrodą, podejmowanie nowych wyzwań, oferta wakacji w parku linowym Leśna Frajda jest jak najbardziej dla niego. Właśnie dobiega końca pierwszy turnus. Każdy dzień to nowe, ciekawe doświadczenia. Dzień sportu, dzień szalonego naukowca czy dzień językowy. Do tego możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji parku, wyprawy terenowe, występy, domowe posiłki, a wszystko pod opieką animatorów. Kolejne planowane turnusy rozpoczną się 16 lipca, a także 6 i 20 sierpnia. Zapraszamy! A teraz wyszkowskie noworodki. To wszystko na dziś. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.tubawyszkowa.pl.